4:34, jem śniadanie i za chwilę lecimy na lotnisko. Nie mogłem zasnąć, bo zawsze kiedy kładę się spać wcześniej, leżę do 3:15, a miałem wstać o 4:00. Jeśli zasnąłem, to tylko na krótki moment. Herbatę już wypiję w samochodzie, bo nie ma czasu. 4:50, około 7:00 wylot. Lecimy do Nowego Jorku. Z Nowego Jorku do Düsseldorfu. Z Düsseldorfu do Berlina. Z Berlina do Krakowa. Niestety bardzo niekorzystne przesiadki, ale tylko taką możliwość chyba miałem. Jestem już po kontroli bezpieczeństwa. Najbardziej dokładnie w moim życiu. Przeszukiwali mi plecak, przeszukiwali mi bagaż podręczny, bo im zaniepokoiły ich książki, zaniepokoił ich samochodzik, no i buty. Co do butów się zgodzę, to są takie świecące buty i zostały wzięte za baterie, bo tam rzeczywiście coś takiego zawierają. Za chwilę lecę do Nowego Jorku. Witamy w Nowym Jorku. Odebrałem bagaże i jadę teraz pociągiem do terminalu numer 8, bo tam będę wsiadać w kolejny samolot. Lotnisko jest naprawdę ogromne. Samo dojście po odbiór bagażu zajęło mi jakieś 15-20 minut. Jest 10:38 w Nowym Jorku, czyli 9:38 w Chicago, czyli 16:38 w Polsce. Odnalazłem miejsce, w którym mam być i pozostaje mi czekać. Czekać jakieś 7 godzin. Trochę głupia sprawa, bo pierwotnie mój lot powrotny miał być dosyć sprawny, bezproblemowy. Miał się różnić od mojego lotu do Chicago. Niestety, zaszło dużo zmian, wszystko jest inaczej. Jestem w Nowym Jorku, a miało mi tutaj w ogóle nie być. Przydałoby się teraz poznać znowu jakiegoś Sorena, czy kogokolwiek, z kim mógłbym porozmawiać. Pozostało mi jakieś 6 albo 7 godzin oczekiwania. Byłoby dobrze jakoś sensownie spędzić ten czas. Obok mnie za to stoi dosyć spora grupa ludzi, chyba z Hongkongu, tak przynajmniej mi się wydaje, bo wcześniej spotkałem pana pochodzącego z Nowego Jorku, który obecnie mieszka w Hongkongu i właśnie się tam udawał, więc strzelam, że ci, którzy są obok mnie, także mają ten cel podróży. A nawet jeśli nie, to są to na pewno Azjaci i mówią którymś językiem azjatyckim. Ciężko mi jest to teraz określić. Internet niestety miałem tylko na pół godziny. Jest tutaj ograniczony, więc z nikim się nie skontaktuję aż do momentu, kiedy dotrę do Niemiec. Jeśli ktoś nie zrozumiał, co miałem na myśli, mówiąc, że poznałbym teraz jakiegoś Sorena, to już spieszę z wyjaśnieniem. Kiedy czekałem w Berlinie całą noc, poznałem pewnego Duńczyka o imieniu Soren i razem przez parę godzin rozmawialiśmy, aby zająć czas. Linie lotnicze, latam. Aby zabić czas, robię dokładnie to samo, co robiłem miesiąc temu w Berlinie, czyli zjeżdżam lotnisko. Niestety tym razem muszę za sobą ciągnąć dwie walizki i jest to dosyć nieporęczne, ale jakoś sobie daję radę. Dzień jest dosyć duszny i ciepły. Widziałem na lotnisku prognozę pogody i było mówione, że może być nawet 90 stopni. No mnie się nie wydaje, że tyle jest. Dla wygody mam na sobie ubraną bluzę, ale nie jest tak źle, w środku jest w porządku. Od razu wyjaśnię jeszcze, bo niektórzy mogą się zastanawiać,
dlaczego, skoro mam czas i jest dzień, nie pójdę zwiedzać miasta? Nowy Jork jest ogromny, mamy tutaj bardzo dużo odległości. Sprawdziłem, ile by mi zajęło dotarcie do Statuły Wolności albo na Brooklyn. To jest kwestia 2 godzin, 2,5 godziny różnie, w zależności też od warunków. Ja nie mam tyle czasu, ja mam może 6-7 godzin. Nie znam miasta, mógłbym się łatwo zgubić i nie wrócić na czas. Po prostu bezpieczniej będzie dla mnie zostać na lotnisku. Ponadto musiałbym znaleźć miejsce do zostawienia bagaży. Wiem, że takie istnieje, ale to też jest dodatkowe utrudnienie. Tak naprawdę główna kwestia jest taka, że mógłbym po prostu nie zdążyć na samolot, a wtedy byłoby ze mną naprawdę bardzo źle. Dlatego, no cóż, jestem w Nowym Jorku, wiele nie zobaczę, no ale jestem, zawsze coś. Tutaj mamy taką informację na temat zwracania uwagi na to, co się dzieje i tak dalej. Ale ja nie o tym chcę mówić. Ochrona tutaj rzeczywiście, widziałem na lotnisku nie tylko jakichś strażników, widziałem też żołnierzy, wszyscy są uzbrojeni, czy to pistolety, czy to właśnie bronie tego typu. To nie jest przypadkowa ilustracja, rzeczywiście ludzie z taką bronią tutaj chodzą. Na innych lotniskach nie spotkałem czegoś takiego, jak już coś mogło się zdarzyć, ale nie na taką skalę. Przeszedłem dziś najbardziej dokładną kontrolę bezpieczeństwa w moim życiu. Sprawdzano nawet, co jest pomiędzy stronami książek, jakie mam w plecaku. Przed chwilą zagadał do mnie pracownik lotniska i chodziło mu o mój ubiór. I wcale nie miał na myśli tego, że wyglądam naprawdę dziwnie, ponieważ aby zaoszczędzić miejsce w plecaku, bo już tak naprawdę wszystko jest wypchane, i torby, i plecak, i dla własnej wygody po prostu, żeby też nie mieć nic w rękach, jestem teraz w takim stanie. Ale jemu nie chodziło o to, jemu chodziło o to, że mam na sobie czapkę Chicago Cubs. To nawet nie jest czapka dla mnie, mam ją komuś przekazać, ale chciałem zapewnić jej bezpieczeństwo podczas drogi i to jest po prostu lepsza opcja niż pognieść ją pomiędzy innymi rzeczami. Tak więc zagadał, że mam na sobie czapeczkę Mistrzów Świata, Chicago Cubs, że mam na sobie t-shirt z amerykańską flagą. I tak sobie krótko pogadaliśmy, parę słów. Ale to jest właśnie fajne. To mi się podoba w Ameryce, że czasami są takie krótkie rozmowy, bardzo miłe, sympatyczne. Tutaj sobie ktoś śpi, mniej więcej od czasu, kiedy ja się tu pojawiłem. Ja też bym mógł spać. Wprawdzie nie ma jeszcze 12, ale nie mogłem zasnąć w nocy. Wtedy by mi minął szybciej czas. Ale chcę pójść spać, kiedy wylecę. Bo kiedy wylecę, w Polsce będzie około północy. Jeżeli wtedy zasnę, będzie mi łatwiej przestawić się na polski czas. Tak jak planowałem przestawić się jeszcze w Polsce podczas podróży na czas amerykański, tak teraz próbuję jak najmniej odczuć skutki jetlaga. Ostatnio mi się bardzo dobrze udało, nawet wyszło korzystnie, bo zacząłem wstawać o 8, 9, a nie później. Więc mam nadzieję, że teraz też uda mi się jakoś sensownie wyjść z tej sytuacji i jetlag nie będzie mnie szczególnie męczyć. Spróbuję go pokonać. Znalazłem w kieszeni bluzy, której nie używałem przez cały miesiąc, krakersy z poprzedniego lotu. W znacznej mierze to jest proszek, ale możliwe, że jeszcze z nich skorzystam. W końcu przede mną długi dzień i będzie dobrze coś zjeść. Potem jeszcze skoczę coś zjeść na lotnisku. Zmiana planów. Te krakersy są tak bardzo zgniecione, że nawet nie będę próbował ich tutaj otwierać. Z nudów zacząłem oglądać pieniądze i mam tutaj takie dosyć ciekawe porównanie. Mianowicie mam tutaj 2 centy. Pierwszy jest z roku 1990, drugi jest bodajże z roku 2016. 1990 2016. Jest różnica. Jest 13.30 około i postanowiłem, że pora coś zjeść, więc sobie zamówiłem pizzę. Nie jest to szczególnie imponujące jak na około 10 dolarów, no ale pamiętajmy, że jesteśmy na lotnisku. A tym mam nadzieję, chociaż trochę zaspokoi głód.
Jestem już po drugiej kontroli bezpieczeństwa. Walizka nadana. Tym razem obyło się bez sprawdzania stron w książce i tego typu rzeczy. Pozostaje mi tylko znaleźć miejsce, z którego mam odlecieć i czekać. Jestem już w miejscu, w którym będę wsiadać. Pozostaje mi czekać jakieś 1,5 godziny, 2 godziny, coś koło tego, aż będę mógł wejść na pokład. Zegarek mam ustawiony na czas Polski i w Polsce jest teraz 21:34. Czyli tutaj, kiedy odejmiemy 6 godzin, bo w Nowym Jorku jest inna strefa czasowa niż Chicago, da nam 15:34. I już jestem w samolocie i po raz kolejny mam okno. Niestety okno dosyć brudne, dosyć porysowane. No ale jednak, zobaczę Nowy Jork. Wygląda na to, że zaczyna padać. A ja chciałam ponagrywać Nowy Jork z góry. To sobie ponagrywałem Nowy Jork. Od dali widać światła. Jest to Irlandia. Lecimy właśnie nad Irlandią. Kamera to słabo widzi, ale ja widzę w różnych miejscach takie jasne plamy. Jest 6 rano, dostaliśmy śniadanie. Nawet udało mi się całkiem w porządku spać, nie było tak źle. Ale była taka dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ dostałem także taką osłonę na oczy, nie używam czegoś takiego. Założyłem ją i kiedy obudziłem się gdzieś koło 3 w nocy, nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje, bo nie mogłem nic zobaczyć. I to była taka nie do końca po prostu świadoma sytuacja, jeszcze w takim półśnie zacząłem przed momentem chyba panikować. Nic takiego nie zrobiłem, ale po prostu był całkiem spory niepokój. Taka dosyć dziwna, schizowa sytuacja. Za chwilę będziemy lądować w Düsseldorfie. Siedzę sobie na lotnisku w Düsseldorfie. Za chwilę pójdę na kontrolę bezpieczeństwa. Jest lepiej niż myślałem, ponieważ już jestem w bezpiecznej strefie. Czyli nie muszę przechodzić kontroli bezpieczeństwa kolejnej. Czyli nie muszę wypakowywać wszystkiego. Jest bardzo dobrze. Miałem cały czas w głowie, że muszę iść na kontrolę bezpieczeństwa, dlatego że zmieniałem linie lotnicze ostatnio, więc to nie było traktowane jako transfer flight. A skoro tak, skoro teraz już trzymam się tych jednych linii, jestem w dobrym miejscu, pozostaje mi teraz czekać. Jest naprawdę bardzo dobrze. Jestem już w Berlinie. Teraz po cały czas wydaje się być naprawdę krótki. Jest 11:45. O 14:30 będę w Krakowie. Jestem już w Krakowie. Aby przejść z samolotu do autobusu, musiałem wyjść na pole i mogłem poczuć temperaturę.
Nie jest na szczęście aż tak źle, jak z tego co widziałem bywało w Polsce, bo podobno jest 17 stopni, a słyszałem, że bywało i 10, ale i tak różnica temperatur jest bardzo wyczuwalna. No jednak 30 parę stopni w porównaniu z kilkunastoma zupełnie co innego. Chodź do mnie, nie widzieliśmy się od Nowego Jorku.